W dniu dzisiejszym, 7 listopada, w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z trybu wyborczego dotyczącego wykorzystania pomieszczeń Urzędu Gminy na spotkania wyborcze Komitetu pana Sylwestra Lebickiego oraz oplakatowanie szkoły muzycznej plakatami wyborczymi, co również jest niezgodne z postanowieniami ordynacji wyborczej oraz regulaminem komisji wyborczej. Zostały przedstawione dokumenty w postaci dowodów, zeznania moje oraz potwierdzenie tego poprzez inne osoby, które również w tych spotkaniach uczestniczyły. A na czym miałoby polegać to wykorzystanie? Wykorzystanie poprzez pomieszczenie Urzędu Gminy na cele spotkań Komitetu Wyborczego nieodpłatne, jak również nieodpłatnie zostały umieszczone i nielegalnie przede wszystkim plakaty wyborcze w szkole muzycznej, co jest niestety niezgodne z tą ordynacją wyborczą oraz regulaminem Państwowej Komisji Wyborczej, no i przede wszystkim etyką wyborczą. To jest tak jakby nagabywanie wyborców.